Wykładów konserwatorskich. Dzisiaj e, mamy przyjemność e, mieć po raz drugi e, panią e, jako gościa, panią profesor Bogumiłę Raubę. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich państwa, witam panią dyrektor. Bardzo cieszę się. się cieszę, że udało się panią profesor namówić na kolejny e, wykład. E, ten wykład będzie dotyczył zawilgoceń. I jest z nami też pani profesor Monika Bogdanowska, wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzisiejszy wykład, jak Państwo doskonale wiecie, będzie dotyczył zawilgoceń tej problematyki. Ich. Źródła problemu, ale także przeciwdziałaniu tego problemu. Pani profesor Bogumiła Rauba od lat prowadzi badania w tym zakresie. W wydawnictwem też Narodowego Instytutu Dziedzictwa ukazała się taka publikacja optymalizacja metod konserwacji zagadnienia nierównowagi wilgotnościowej w obiektywie w obiektach przepraszam zabytkowych pod redakcją właśnie naukową pani profesor bogu miłe ta publikacja jest dostępna w naszej na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa w naszej Księgarni. Um, proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, powiem jeszcze takie kwestie um, organizacyjne. Um, po um, pierwszym po prezentacji będziemy mieć też część na zadawanie pytań. Moderatorką naszej dzisiejszej dyskusji będzie pani profesor Monika Bogdanowska. Pytania prosimy zadawać na czacie, będą odczytywane i zapraszamy oczywiście do dzisiejszej dyskusji. To nie jest ostatni wykład z cyklu naszych wykładów konserwatorskich. Jest jeszcze wykład 12 czerwca, również o godzinie 11. Od razu Państwu Zaproszę ocena zniszczeń konstrukcji murowych. Tutaj profesor Paruk będzie o tej problematyce mówić. Także oddaję już głos pani dyrektor Monice Bogdanowskiej i życzę miłego wykładu. Ja bardzo serdecznie tylko pragnę wszystkich Państwa powitać. Myślę, że będzie do nas dobijać jeszcze więcej oglądających i słuchających. Um, wiemy wszyscy, że tak naprawdę podstawą przekazywania wiedzy jest powtarzanie. Powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie tego nigdy dość. Natomiast, ponieważ poprzedni wykład Pani Profesor wzbudził bardzo szeroką dyskusję i była potrzeba rozmowy i zadawania pytań, na co nam trochę zabrakło czasu, dlatego postanowiliśmy Panią Profesor poprosić jeszcze, żeby opowiedziała o w tym konkretnym zagadnieniu, jakim są zawilgocenia, i mamy nadzieję, że tak nam się to wszystko ułoży, że będziemy mieli też chwilę na zadawanie pytań. Więc, tak jak już zostało powiedziane, prosimy o wpisywanie tych pytań, żebyśmy zrobili taką preselekcję. Pani profesor, przekazuję mikrofon i zapraszam do powiedzenia układu. Bardzo, bardzo dziękuję, proszę Państwa. Ja wobec tego, oszczędzając czas, od razu zapraszam Państwa do obejrzenia takiego króciutkiego filmiku, ale horror czy y, proszę powiedzieć czy widać pani dyrektor czy można czy, Tak widzimy wszystko tak? widzimy 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 wędrujemy przez rurę odprowadzającą wodę jak widać tutaj na tym początku y, jest ona pełna wody ale gdzieś coś blokuje się kamera jeszcze chwilę próbuje się przebijać y, kamerzysta dalej Teraz już jest głębiej. Jeszcze nie podaję wyniku pomiaru, gdzie jeszcze raz wyciągają jeszcze jedno wejście. O, o, proszę bardzo. Tu już przeszedł do części, gdzie jest wody mało, czyli ona już gdzieś po drodze się. O, i proszę zobaczyć, tam już było widać niebieską folię, dziurę w róże. Teraz wędrujemy dalej. Już rura jest korzeniem, jakimś kawałem drewna zablokowana. Kamera się nie może przebić. To jest kolejna jakaś blokada. Nie chcę przejść dalej, ale już znowu kawałeczek dalej przeszła. I kolejna blokada. I znowu jakąś dziurę widzimy. Tu już. Nie dochodzi do końca. To już zdecydowanie zablokowane miejsce. Mhm. Za chwilę kamerzysta będzie się wycofywał. Wtedy jeszcze raz zobaczymy y, to uszkodzenie. O, już teraz zawraca, nie doszedłszy do wylotu, bo skutecznie jest zablokowany ten odpływ. Za chwilę zobaczymy właśnie. O, proszę bardzo, tutaj mamy tę dziurę. Jeszcze wraca. To jest miejsce, gdzie przy większych opadach wylewa się woda w pobliżu fundamentów kościoła z tego podziemnego, uszkodzonego odprowadzenia. I, i myślę, że już możemy zamknąć ten filmik. Teraz y, y, chwileczkę udostępniam, już prezentację udostępniam o, od początku, od początku widzimy. Tak, widzimy, aczkolwiek. Ja pokazałam planszę z poprzedniego wykładu, żeby przypomnieć, że spotkaliśmy się e, i rozmawialiśmy ostatnio o siedmiu zasadach konserwatorskich. Tu w zas dzisiaj właściwie jest e, to kontynuacja ze zwróceniem e, szczególnej uwagi na te zagadnienia e, nierównowagi wilgotnościowej. Przedstawione już zostałam poprzedni wykład otwierałam tym zdjęciem pokazującym kanał w Rawannie zaprojektowany przez samego Leonarda da Vinci. Tutaj dzisiaj, tak dla ładności na rozpoczęcie pokazuje greckie kwiatuszki, bardzo wdzięczne na poprawienie humoru. I przypominam, że doszliśmy po, w poprzedniej rozmowie do tego ostatniego punktu wykładu, co do tego pytania, co nam daje przestrzeganie zasad. I te zagadnienia e, zawilgocenia będę próbowała dzisiaj wpleść, e, w, powiązać z, z tymi zasadami konserwatorskimi, zastrzegając, że ponieważ e, czasu mamy tak mało, to szczegółowo wszystkich tych kwestii nie uda nam się omówić, ale y, odeślę państwa do publikacji i tej, którą y, pani Patrycja Strzemska państwu pokazywała i także innych y, y, mówiących o tych kwestiach zawilgocenia. Przypominam króciuteńko zasady. Pierwsza: nie szkodzić. Druga: to maksymalne poszanowanie oryginalnej substancji zabytku. Zasada minimalnej i niezbędnej ingerencji. Zasada zgodnie z którą Usuwać należy to i tylko to, co na oryginał działa niszcząco. Zasada czytelności i odróżnialności ingerencji. Oraz bardzo ważna kwestia ich estetycznego podporządkowania oryginałowi, czyli to, co dodajemy, nie może konkurować z zabytkiem, a musi podnosić jego walory, między innymi estetyczne. Zasada odwracalności metod i materiałów i wreszcie ta zasada, w której teraz będziemy się ciągle obracać, wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą na najwyższym poziomie. Oraz z pełną dokumentacją wyników badań i przebiegu yy, kolejnych działań. Yy, zaczęłam od pokazania Państwu tego filmiku. To była bodajże ta rura, która, którą tu yy, Państwo widzicie. I wracam jeszcze raz do kościoła, który, yy, yy, którego problematykę oglądaliśmy yy, we yy, wcześniejszym wykładzie. Proszę zobaczyć tu. Gołym okiem widać, że przynajmniej na pewnych odcinkach e, to bardzo szczelne na, na wierzchnia jest pochylona w kierunku e, do kościoła, ale to nie wszystko. E, tu właśnie mamy tę rurę, do której zaglądaliśmy. E, to jeden filmik. Dziesięć jest takich rur pustowych, zakończonych podziemnymi odprowadzaniami wody poza wzgórek, na którym stoi kościół i z tych dziesięciu rur dziewięć jest właśnie w takim mniej więcej stanie albo jeszcze gorszym jak ta, z której filmik żeśmy oglądali. Stan kościoła po niedawno wykonanych pracach jest obecnie taki. No, widzimy tutaj ten fatalny Fatalny prawężnik, Ponieważ robię tam badania klimatu, to chciałam Państwu pokazać wykres z 7 stycznia, kiedy zadziwiające zjawisko miało miejsce. A... Pokazuje się, że jeden z trzech mierników to jest miernik, który pokazuje zewnętrzne warunki. Tu spadek w południe wilgotności powietrza mamy, to jest na ambonie, na ołtarzu, a to jest krzywa z wykresu wilgotności zmiernika na konfesjonale. Coś nieprawdopodobnego. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Z wilgotności 70% w kościele nastąpił spadek do 28%, czyli o 42% spadła wilgotność. Podgrzanie natomiast z 5 do 25 stopni, więc jakieś szalony skok nie mogłam w to uwierzyć pierwsza myśl to zepsuł się czujnik ale widać że to jest zjawisko które y, miało swoje dwie fazy było minęło potem czujnik wskazywał normalnie i wtedy oglądaliśmy z moim współpracownikiem y, zdjęcia i y, okazało się że o. Na zdjęciu, proszę Państwa, takim ogólnym udało się wypatrzeć, pokazuję tu bliżej. Tu wisi, tu na tym konfesjonale leży miernik, a tutaj wisi grzejnik. Po prostu tego dnia był mróz minus 5, minus 10 nawet w pewnym momencie stopni i siostra zakonna, która się opiekuje kościołem, włączyła ten grzejnik. I, i proszę państwa, no to na szczęście nie jest jakiś bardzo zabytkowy. Konfesjonał, ale żadne drewno nie wytrzyma takich skoków wilgotności. Więc uczulam Państwa, pokazując ten, to zdarzenie niecodzienne, uczulam Państwa na ten problem. Trzeba patrzeć, gdzie te. Promienniki, grzejniki wiszą, jeżeli wiszą, bo od czasu do czasu jednak są jakoś tam uruchamiane i mogą nieźle nabroić. Tak to wygląda. Potem, jak byłam kolejny raz w tym kościele, zrobiłam zdjęcia lepsze. Przy okazji, rejestrując otwory wentylacyjne. W kościele są otwory wentylacyjne. Na prawym zdjęciu widać, że na strychu są z wielką starannością nad każdym otworem wybudowane kominki takie wentylacyjne i w zasadzie powinno być wszystko w porządku, a w porządku nie jest, dlatego między innymi, że zbyt szczelne drzwi nie ma do, i, i, i bardzo szczelna posadzka. Eee, yy, na wylewce, oczywiście, jakiejś betonowej, i mimo że jest krypta, to nie ma krypta łączności z wnętrzem kościoła, i w związku z tym nie ma dobrej cy cyrkulacji. Mury zasolone, zawilgocone, bardzo zimne. Szokująco zimne. Kiedy mierzyłam pirometrem temperaturę murów, to po prostu też byłam zadziwiona. No i proszę Państwa, dwa czy trzy lata temu kościół malowany i proszę zobaczyć, już co się dzieje. Inne miejsce, proszę zobaczyć, co się dzieje. Wykonana na miejscu została odkrywka pokazująca y, jak zbudowane są fundamenty i to jest bardzo ciężki przypadek bo fundamenty ten kościół ma ceglanem okazało się, że po prostu postawiono, wymurowano, je to nie są zbudowane y, tak jak normalnie robi się w kop i wrzuca się kamienie tylko na Szczycie wzgórka zbudowano fundament, i potem gruntem, takim luźnym gruntem, ten fundament obsypano. Więc to jest, to jest taki ciężki przypadek. A podczas ostatnich prac założono tutaj folię, która naprawdę niczego nie chroniła tą folię groszkową jakąś wałkowaną na powierzchnię tej odsadzki. I, yy, i położy, postawiono te krawężniki. I teraz, proszę Państwa, mamy regularną wannę na wodę. Ten krawężnik dokładnie blokuje możliwość odpływania wody. No, a tu mamy te rury odprowadzające, które tam Państwu na filmiku pokazywałam. Te rury odprowadzające, z których przez ich pęknięcia wylewa się woda, i rzadki ten grunt mało spoisty, po prostu na, na, namacza, no a na wierzchu mamy. Te szczelnie ułożone płyty granitowe, które wodzie nie pozwalają odparować i w związku z tym e, dramatyczna po prostu sytuacja, dlatego że następuje rozmywanie tego pagórka, e, wypłukiwanie tego gruntu, rozpłukiwanie roz, e, go. No i proszę Państwa, taki grunt traci e, nośność. Taki nadmiernie nawilżony, podobnie jak nadmiernie przesuszony grunt, yy, traci również nośność. Bardzo yy, ciężka sytuacja, bo. Yy, co tu można zrobić? Jeżeli założymy izolację, na przykład wymyślimy takie rozwiązanie, że to wszystko odkopiemy, założymy szczelną izolację tutaj, to nie założymy jej pod spodem i nie założymy jej z drugiej strony tego muru fundamentowego. Cegła jest polowata, w niej występują zjawiska kapilarne i ta woda będzie się dostawać, jak nie z tej strony, to z tej na pewno w dalszej gdzieś kolejności można byłoby brać pod uwagę wprowadzenia poziomej izolacji, gdzieś tu, powyżej tej odsadzki, w ten sposób zabezpieczenia murów, ale... To jest też złożone, dosyć trudne. No, drastyczna operacja jakieś podcinki, czy wiercenia i wytwarzania poziomej przepony. Natomiast na, z całą pewnością pierwszym i takim ratunkowym działaniem musi być przeprowadzenie reprofilacji tego gruntu, zapewnienie spadków. Na zewnątrz od kościoła. Przechodzę jeszcze raz tam wrócę do tego. Zapewnienie dobrych spadków, usunięcie tych krawężników, które blokują odpływanie wody, no i likwidacja tych popękanych rur pod spodem, które powodują nadmierne nawilżenie gruntu wokół kościoła. Dalej odsalanie murów żeby zmniejszyć ilość wody wychwytywanej z powietrza i absorbowanej przez mury. I, i wtedy obserwacja w zależności od uzyskanych wyników od tego, można będzie jeszcze spróbować zastosować metodę tą tanią, metodę magnetokinetyczną i obserwować, jeżeli nastąpi Kościół zacznie szukać, ten wzgórek zacznie szukać stanu jakiejś równowagi, ustabilizuje się ten grunt, no to można będzie wtedy podjąć decyzję, czy to wystarczy, czy celowe jest jednak wykonywanie tej izolacji poziomej, bo na pewno teraz najważniejsze jest przerwanie tego procesu. Rozmywania, rozpłukiwania e, wzgórka, na którym posadowiony jest kościół. Ja przypominam tak dla porządku, że w obiektach zabytkowych spotykamy się z zawilgoceniem wodą opadową, wodą pochodzącą z gruntu i wodą pochodzącą z powietrza. Wtedy mówimy o zawilgoceniu wodą kondensacyjną albo absorpcyjną. Jeżeli natomiast jako kryterium podziału przyjmiemy nie źródło wody, czyli opady, mokra ziemia albo powietrze, ale drogi jej przedostawania się do budynku, to wówczas mówimy o wodzie inwazyjnej, która się wlewa z pękniętej rury właśnie jakiejś albo z, przez dziurę w poszyciu dachu. Ale mówimy także o wodzie infiltracyjnej, przenikającej do wnętrza budynku, często za sprawą transportu kapilarnego. I tu, proszę Państwa, jeszcze też dla uporządkowania. Ta nierównowaga wilgotnościowa, a zwłaszcza zawilgocenie to jest niestety powszechna ciężka choroba. Przyczyny są zazwyczaj banalne bo to jest narośnięcie ziemi to jest uszczelnianie na wierzchni tak jak w przypadku kiedy który pokazywałam przed chwilą to są nieszczęsne płyty chodnikowe, trotuary, krawężniki. To jest w miastach masowa likwidacja przedogródków, niegdyś obecnych przed każdym domem terenu, małego takiego terenu zielonego. Dzisiaj już tego nie ma. I to są wreszcie błędy użytkowania, czyli zaburzenie wentylacyjności. Tak jak w przypadku kościoła, który przed chwilą pokazywałam, zlikwidowana została ta zdolność samowentylowania, rozchwianie klimatu przez złe ogrzewanie, brak dbałości o rynny, skrócenie okapów. Bardzo często, jeżeli krokwie były uszkodzone, no to taką, taką, takie szybkie naprawy polegały na tym, że obcinano te końcówki, okapy się robiły mniejsze i wtedy znacznie więcej wody trafiało na ściany. Złe odprowadzenia wody opadowej, tak jak w przypadku, który przed chwilą pokazywałam, także zbyt szczelne okna, no i brak drzew. Proszę Państwa, powycinane drzewa to jest często dramat. Jesteśmy w obszarze tej siódmej zasady i gdybyśmy się chcieli uczyć od zabytków, to yy, taką bardzo ważną lekcją jest uświadomienie sobie, że bezcenną właściwością starych dróg i posadzek. Jest ich wodo- i paroprzepuszczalność. Uszczelnianie oznacza zaburzenie integralności technicznej obiektu, odejście od pierwotnych zamysłów um, budowniczych i krzywdę. Um, jeszcze raz pokazuję, bo to już na tym kończyłam poprzedni, um, poprzednie z Państwem spotkanie, tą piękną drogę. Do teatru greckiego w Segeście, sam teatr. A tu chciałam Państwu pokazać tę antyczną drogę, która liczy 2,5 tysiąca lat i świetnie się trzyma. Fakt, że po niej nie jeżdżą tiry, ale mam też takie obfotografowane drogi, po których normalnie jeżdżą samochody i dają radę. Inna droga w formie rynny którą na Halkidiki i tu słynna w Pompejach yy, yy, ulica, nawet wczoraj gdzieś mi się na Facebooku przewinęło zdjęcie tej ulicy z yy, yy, kamyczkami, z kawałkami białego marmuru, który odbijając, tak zwane kocie oczka, który odbijając światło słoneczne pomagał pieszym w ciemnościach iść ulicami Pompejów i jeszcze zebry, na, na ulicach, które równocześnie stanowiły w Pompejach rynsztoki odprowadzające wodę. To wszystko było bardzo przemyślane. A tu, proszę Państwa, droga przy naszym instytucie, co najmniej stuletnia, jeżeli nie dłużej, od wielu lat ją. No, od ponad 50. Po niej jeżdżą samochody i ona się świetnie trzyma, ma świetny kształt, nie ma żadnych krawężników, i w związku z tym woda nie zagraża, nie powoduje jej niszczenia. I jeszcze zamek w Bergen, cudowna faktura tych ścian, ale przede wszystkim pokazuje fakturę dziedzińca, gdzie też historyczne na wierzchnie bardzo niektóre w niektórych miejscach malownicze no i bezpieczne Bergen normalna ulica proszę zwrócić uwagę, że te płyty nieukładane są szczelnie to są wszędzie przerwy gdzie woda może wsiąknąć w związku z tym bezpieczne są Znowu nie grozi im woda i w Stawanger, podobnie ukształtowana ulica z, z takim niewielkim zagłębieniem, które umożliwia odprowadzanie wody, a to w Stawanger nowoczesna już nawierzchnia po rewitalizacji na rynku też mamy płyty już cięte. Piłą laserową, idealnie proste, bez nierówności, gładkie, ale też ułożone z tymi szczelinami. W związku z tym nie ma takich widoków po deszczu, jak ten, który Państwu w tej chwili pokazuję. I jeszcze, właśnie historyczne nawierzchnie w Czefalu, sprawdziłam, i, i, I jaka jest średnia roczna opadów? Okazuje się, że to nie jest tak, jak niektórzy mówią. No zabytki we Włoszech to są w świetnym stanie, dlatego, że tam nie mają tyle e, deszczu, jak u nas. Okazuje się, że w Cefalu pada średnia roczna, to jest 624 mm. w po prawej stronie z miasteczka Ericze, gdzie jest 582, a u nas jest 517 średnia roczna dla Polski. I zwracam jeszcze raz Państwu uwagę na technologię wykonywania tych dróg. To nie są dwucentymetrowe płytki ciasno położone, które blokują odparowywanie wody. To są ciężkie takie bloki skalne które nie wymagają ani tyle betonu, ani jakiejś szczególnej precyzji, a świetnie się sprawdzają jako nawierzchnia. I pokazuję chorwacką, też taką historyczną uliczkę w miasteczku Wyrbnik, gdzie średnia roczna opadów wynosi aż 1383 mm, czyli ponad prawie Trzykrotnie, no, dwa i pół razy więcej niż y, u nas. Widać, że ten, te kamieniczki są zniszczone, ale nie aż tak bardzo, jakby można się było spodziewać, m, przy tej ilości wody. Natomiast y, y, to jest uliczka z historyczną nawierzchnią. W tym samym mieście, przy tej samej ilości opadów na sąsiedniej uliczce, już sobie ludzie tam udogodnili, unowocześnili, wylali beton na tę historyczną nawierzchnię i proszę zobaczyć, czym to skutkuje, jak wyglądają zniszczenia. Widać te zielone glony, bo woda stoi na tym betonie i nie wsiąka i stan. Kamieniczki jest dużo gorszy. Pokazuje też jeden, jedyny, tylko jedyną ilustrację skutków założenia 10 lat wcześniej takiej szczelnej, nowoczesnej posadzki w kościele. W 2008 roku została ta posadzka wykonana, a po 10 latach tak dramatycznie. Wyglądają tynki. Proszę zobaczyć. Tam jest jeszcze parę innych przyczyn zawilgocenia, ale ta szczelna posadzka jest jedną z bardzo z głównych przyczyn zawilgocenia, tak bym to powiedziała. Montaż posadzki na wylewce betonowej to jest najkrótsza droga do zawilgocenia kościoła i tu również ogrzewania podłogowe, także szczególnie, jeżeli nie stać na to, żeby później ciągle tego ogrzewania używać. Rozwiązując problemy zawilgocenia Należy dążyć do stanu równowagi wilgotnościowej. Najlepiej przez przywrócenie bezpiecznego stanu początkowego. Bo, tak jak Państwu wspominałam, i, i nadmierne zawilgocenie jest niekorzystne. I nadmierne przesuszenie jest niekorzystne, bo grunt wtedy traci swoje właściwości nocne. Nośne. Yy, niedawno byliśmy w kościele m, malutkim takim kościele w dursku pod toruniem yy, i proszę spojrzeć, tu widzimy kościół na wzgórku z ostrym spadkiem yy, trawa, to jest ta cała filozofia dawnych budowniczych, filozofia zabezpieczania Kościołów przed wodą polegała na tym, żeby stworzyć taką sytuację, w której woda bardzo szybko spływa i odpływa daleko od kościoła. Nie uszczelniać, tylko właśnie odpędzać tą wodę. Myśmy dzisiaj w nowoczesnych rozwiązaniach poszli całkowicie w kierunku uszczelniania i dlatego kładziemy i te folie groszkowe, i jakieś ślamy i nie wiadomo co jeszcze i jeszcze niektórzy mają pomysły, żeby ocieplać fundamenty i oblepiać je styropianem. A tymczasem chodzi o spadek. Tu nawet mamy krawężnik przy tym polbrukowym chodniku, ale krawężnik nie stanowi bariery. Nie jest wyniesiony, grunt jest wyżej i w związku z tym woda z rynny, wypuszczona tak tylko na zewnątrz, szybko może odpłynąć. No, problem mamy wtedy, kiedy właśnie tej potrzebnej do realizacji siódmej zasady najlepszej wiedzy po prostu brakuje. I tu teraz chcę Państwu pokazać kilka slajdów. Katastrofalna porażka. Czuję się osobiście nieszczęśliwa z powodu tego, co się stało, co za chwilę pokażę. Uświadomiło mi to, że nie jest się prorokiem we własnym kraju. To są zdjęcia z września ubiegłego roku. Lament podnosiłam, ale, no ale nie udało się. Takie straszne krawężniki układane i, i ścieżka uniemożliwiająca odpływ wody. Tu proszę zobaczyć z rynny. Z dachu, nie wiadomo jakiej powierzchni. Woda się wylewa w zamkniętą krawężnikami przestrzeń przy gotyckich murach. To jest jeszcze w trakcie wykonywania prac. Tu już ostatnia faza już na powierzchni mamy ułożoną. Już wanny przy murach zostały skonstruowane. Humusowanie, wrzucanie czarnoziemu. Widać już, że woda odpryskowa rzuca ten czarnoziem na mm, zabytkowy mur. I tu podprowadzenie twardej na wierzchni pod samą gotycką bramę. No, mamy ten, te wanny potworzone. Nie wszystkie to są takie 35-centymetrowe krawężniki, a te są 50-chyba parocentymetrowe, potężne, masywne krawężniki i, i one skutecznie e, będą blokowały to odpływanie. Wody, mamy kolejne zdjęcia z października, to są już z lutego tego roku już cały ten system niszczenia zabytkowego muru działa. Jeszcze w dodatku na tle e, zabytkowego, zabytkowej bramy znak koniecznie trzeba postawić. No, woda tu nam wpływa e, po prostu fatalnie to rozwiązano i widać jak. Powstaje ten efekt odprysku na 6-7 warstw cegły. Ziemia jest, mur jest obrzucany ziemią bogatą w sole mineralne. To jest humus do hodowania trawy, no więc mamy, będziemy mieć skutki zasolenia. To widać wybity otwór przez tę wodę skapującą z zadaszenia muru. A na linii skapywania wody teren powinien być ukształtowany w taki sposób, żeby ta woda nie trafiała odpryskiem na, na mur, tylko żeby była odrzucana w odwrotną stronę. No i jeszcze, proszę Państwa, smutne wyliczenie. Ta wanna tu na tym jednym fragmencie ma 73,5 metra kwadratowego. W listopadzie tylko trzy dni deszczowe. Listopad był wyjątkowo w zeszłym roku deszczowy, ale ja tylko uwzględniłam trzy dni deszczowe. 4 listopada spadło 44,4 litra wody na metr kwadratowy. I w związku z tym w tej przestrzeni zostało zamknięte 3263 litry wody. Potem kolejno, 15 listopada, był taki większy deszcz, 1300 litrów wody 800. W każdym razie tylko trzy deszczowe dni uwzględniając 5,5 tony wody przy tym murze zostało zamknięte. Z drugiej strony muru jest lepsza sytuacja, bo tu mamy e, kamienie ułożone. To nie jest ciągły krawężnik, tylko przez te szczeliny woda e, może przepłynąć, chociaż i tak nie jest idealnie, bo poziom jest e, e, zbyt wysoki, bo fundamenty kamienne są poniżej. Żeby nie było tego efektu blokowania wody przez krawężniki, można zastosować takie rozwiązania, jakie na przykład w Łazienkach Królewskich czy w Wilanowie z, z, z takim cieniutkim obrzeżem taśma z taśmy metalowej u góry wygiętym, jak od, odwrócona literka L, tak to wygląda. I oczywiście to musi być bardzo głęboko wbite, żeby tylko utrzymywało y, m, krawędź na wierzchni, a nie wystawało. Bo jeżeli choćby na milimetr wystaje, to już się zaczyna problem. Y, tak się przywiązaliśmy do tych. Y, Krawężników, że nie możemy się odwiązać. Pierwszą tężnię w ciechocinku y, zaczęto budować w 1824 roku, więc dokładnie 200 lat. I przez te 200 lat tężnie miały żwirowe alejki dla spacerowiczów, ale dopiero teraz po ostatnich pracach wykonano y, te krawężniki. I proszę zobaczyć, znalazłam się tam w czasie ostatniej majówki. Po niewielkim deszczu, no ile taka nawierzchnia żwirowa wytrzyma tego rozpłukiwania? Niby te krawężniki nie są mocno wystające, ale jednak swoją niszczycielską moc mają. I skoro poruszyłam ten temat nowoczesnych ulic, to pokazuje Państwu rondo niepodległości w Toruniu, to jest zdjęcie gdzieś mniej więcej z 60. lat, kiedy je wybudowano, czysta, klarowna forma nawiązuje tu trochę do tego, o czym mówiła ostatnio pani profesor Rymsza. Dzisiaj po Przebudowie. Niedawno zostało to oddane do użytku. To samo rondo wygląda w ten sposób. To jest widok na zabytki starówki. Nie wiem, dlaczego aż tyle potrzebne jest rur, żelastwa, lamp i tego wszystkiego, tych, tych, tych znaków powielanych nieskończoność. No i oczywiście wszędzie blokady skrawężników, które sprawiają, że przy każdym deszczu są ogromne kałuże, e, ta woda nie nadąża od, od, odpływać. No tak wygląda aktualnie widok na naszą starówkę. Bezcenną cechą dawnej architektury jest wentylacyjność. Nadana przez budowniczych zdolność bezobsługowego samowentylowania. I tu ogromną rolę, ogromne znaczenie mają krypty. Przez te nieszczelności klap krypty yy, dostaje się do wnętrza Kościoła powietrze cyrkuluje we wnętrzu. Przez otwory wylotowe powinno być usuwane wraz z nadmiarami wilgoci. To jest kościół w Rokitni, gdzie jest zachowany ten system wentylowania. Przez krypty. Tu jest wewnątrz kościoła oczywiście posadzka z kamienia gotlandzkiego na podsypce piaskowej i te nieszczelności pokrywy krypty, gdzie jak się przyłoży rękę, to wyraźnie się czuje, że ten ciąg powietrza istnieje i że ono. Powoduje przewietrzanie kościoła. To jest fantastyczne rozwiązanie. To jest cała ta mądrość naszych przodków, dawnych budowniczych, która kazała im to w taki sposób budować, żeby obiekt był bezpieczny. Pokazuje z jednego tylko miesiąca, od właściwie niecały nawet miesiąc, dane o klimacie wewnątrz kasety. Wewnątrz kościoła, na zewnątrz i wewnątrz kasety, w której jest najcenniejszy obiekt, Obraz z przedstawieniem Matki Boskiej, cierpliwie słuchającej. I proszę Państwa, zwracam uwagę na przykład na to miejsce, ale na innych również widać. To jest krzywa z kasety, gdzie klimat jest znacznie bardziej rozwibrowany niż we wnętrzu kościoła. We wnętrzu kościoła wahania są minimalne, znacznie bardziej stabilny klimat. Okazuje się, że. Z troski o obraz w 90. latach włożono go do metalowej kasety i za szybę pancerną. I dzisiaj każde włączenie światła, oświetlenie ołtarza powoduje zmiany klimatu wewnątrz kasety, znacznie intensywniejsze niż w samym kościele. Tu, tak przy okazji. Jeszcze wykres z kościoła Piotra i Pawła w Toruniu, który ma też ten sam system zachowany, historyczny system wentylowania przez krypty. I proszę Państwa, zwracam uwagę na to miejsce. Tu temperatura na zewnątrz spada do minus 5, a kościół w ogóle tego nie zauważa. Nie ma w ogóle żadnego drgnienia. Temperatury cały czas jest między 15 a 10. Tu była koncepcja, żeby y, namawiano tam y, ojców, Franciszkanów, żeby zrobić ogrzewanie. W ogóle nie ma sensu żadne ogrzewanie, bo przez całą zimę jest temperatura na poziomie plus 10 stopni, bo jeszcze y, w tych kościołach następują takie zjawiska. Pokazuję tu na przykładzie Skępego też temperatura spada do zera na zewnątrz, a wewnątrz mamy pfu, powyżej 15. Prawie 20, chociaż to już jest yy, październik. Yy, I proszę Państwa, yy, wrzesień. Yy, to yy, z, tu z kolei obserwujemy takie zjawisko wypromieniowywania ciepła przez mury, yy, zakumulowanego yy, latem. Te grube mury yy, tyle zbierają energii, że przez Później wiele miesięcy są w stanie wyłagodzić mrozy. Upośledzenie wentylacji i ogrzewanie na przykład pomieszczeń źle przewietrzanych, zwłaszcza pokrytych farbami zbyt szczelnymi, prowadzi do fatalnych. Skutków. Chcę pokazać Państwu kilka zdjęć z takiego obiektu, gdzie prace adaptacyjne w latach 78-86 przeprowadzono. Nadbudowano na ruinach Gotyckiego zamku yy, yy, budynek muzealny, ale no, tak jak wtedy to wykonywano cementowa zaprawa, i cegły o zupełnie innej porowatości zrodziły określone skutki. Po prostu klasyczny przypadek niekompatybilności materiałów. Wszystko się zaczęło w pewnym momencie rozlatywać. To jest wnętrze jeden z, jednej z sal muzealnych. I ponieważ te miejsca zniszczone wypełniono cegłą, taką szczelną cegłą maszynową i zaprawą wapienną, ale z dodatkiem cementu, znacznie szczelniejszą również niż te oryginalne, to procesy niszczenia kumulowały się w tej gotyckiej cegle oryginalnej i w rezultacie pracownicy każdego dnia wymiatali ogromne ilości tej cegły rozkruszonej. Takie zjawiska też się obserwuje w piwnicach. Adaptowanych w latach 90., -tych, 2000 -tych na cele na przykład gastronomiczne. Yy, to jest dość powszechne. Tu później jeszcze znalazł się taki nieprofesjonalny doradca, który kazał to osolanem wzmocnić. Tą cegłę w rezultacie sklejona warstewka powierzchniowa i w tych miejscach nie pył, a płatki odpadają całe. Yy, 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 yy. Takie sytuacje, właśnie użycia nieodpowiednich materiałów prowadzą bardzo często, czy też nieodpowiednich rozwiązań, prowadzą bardzo często do wystąpienia tego syndromu chorego budynku. Tu pokazuję z jednego z kościołów no, na wysokości bazy, pilastra. E, z, takie straszne zagrzebienie. E, to są kolonie grzybów pleśniowych. E, można to w wielu obiektach zobaczyć. I z tego powodu, proszę Państwa, ja zalecam wapno. Ja wiem, o czym mówię. Własny dom mam w technice wapiennej, wymalowany wewnątrz, na zewnątrz nie, ale w kościołach od tysiąca. Lat sprawdzano właściwości wapna. Zawsze były bielone wapnem i zawsze były wolne od pleśni, bo, yy, bo wapno jest całkowicie bezpieczne mikrobiologicznie. To jest, pokazuję to zdjęcie. Yy, to jest dom modlitwy, dzisiaj już muzeum na yy, targowe w Warszawie. Byłam tam przed laty, kiedy odkryto malowidła i wtedy właśnie zrobiłam to zdjęcie. Od czasów wojny, od Holokaustu, yy, tam się sił zakład krawiecki, malowano wnętrze farbami emulsyjnymi. Proszę zobaczyć, tu mamy taką samoistną odkrywkę. Pierwotna ta technika wapienna, gdzie wapno jest niespleśniałe i, Grzyby pleśniowe na powierzchniach malowanych współczesnymi materiałami. Trzeba, proszę Państwa, dbać o sprawność systemu rynkowego. Zwracam na to uwagę, bo tu popełniamy często okropne błędy. To jest obraz Wojciecha Wajsa jedna z kapliczek w Kalwarii Zebrzydowskiej z takimi klasycznymi, takie rynny, rynny deski po prostu. O, tu widać to na zbliżeniu. Tworzą na końcu gdzieś rodzaj żygacza. One są, no tu zdjęcia już współczesne. Dzisiaj systemy rynnowe współczesne niekoniecznie najsprawniejsze mamy kapliczka w Kalwarii Zebrydowskiej, a w zakopanym udało mi się sfotografować jeszcze ten dawny e, góralski e, system właśnie takich e, rynien desek. I proszę zwrócić uwagę, to jest tak zwany dach nasuwnicowy, czyli z tą partią załamaną, która ma służyć odprowadzaniu, <kluzłów> przyśpieszonemu odprowadzaniu wody. A normalnie kondensująca woda, czy z małego deszczyku, ona sobie spada tu na tą deskę, a z dużego ulewnego deszczu jest odbijana i wyrzucana z dużą szybkością e, woda. Natomiast jeżeli do takiego nasuwnicowego dachu dokładamy normalną rynnę, to następuje rozbijanie tej rozpędzonej wody i w rezultacie moczenie ściany metr poniżej pyłem wodnym, który na tą ścianę jest narzucany. To co Państwu pokazuje, to jest nowy tynk, nowy tynk, który tak wygląda właśnie po deszczu i y, y, podobne mamy y, skutki y, wykrzywienia jakiegoś rynny przez nadmierne opady śniegu. Także bardzo jest ważny sposób podwieszania rynien. To niewielu wykonawców, niewielu dekarzy w ogóle sobie z tego zdaje sprawę. Ja zaczynam patrzeć znowu z przerażeniem na czas. Y, obawiam się, że wobec zmian klimatu zachęcam do świadomego Chronienia tu pokazuję zdjęcia takiej osłony, Zielonej, z dzikiego wina, który, przy pomocy której można obniżać temperaturę w budynku yy, na przykład. No i oczywiście pamiętać, że każde dorosłe drzewo około ćwierć tony wody dziennie transpiruje do powietrza, i dlatego każde jest bezcenne, i takich widoków powinniśmy sobie yy, yy, oszczędzać. Wykonywanie iniekcji, proszę Państwa, jest metodą bardzo dyskusyjną, szczególnie jak taka nierówna walka. Jak, jak, jak tutaj, no, kto wytworzy y, 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 przeponę w y, granitowym podmurowaniu budynku. Y, gubi nas ciągle y, to, że y, brak dobrej diagnozy konserwatorskiej, brak sprawdzania efektów i refleksji. Skutki złych prac są odłożone w czasie, ale fizyka zawsze zrobi swoje. To są prace tak wygląda dzisiaj obiekt, gdzie prace były w 2012 roku wykonane. Po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. I proszę Państwa, potrzebny jest zawsze projekt konserwatorski, wiedza konserwatorska. Polecam taki formularz, który opracowałam na potrzeby dydaktyki, bilans dobrostanu, zabytku. On wisi na stronie diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ksiądz stamtąd ksiądz konserwator diecezjalny poprosił o możliwość powieszenia i bardzo to Państwu zalecam. Inaczej um, trochę myślą architekci, inżynierowie, i oni sami nie są w stanie pokonać fazy badań, stawiania diagnozy konserwatorskiej, przewidywania przyszłych skutków. Działań, inny jest sposób kształcenia, inne są cele zawodowe konserwatora, architekta, inżyniera, i dlatego ja nie mówię, że gorsze, ale dlatego właśnie jest niezbędne nakładanie i sumowanie wiedzy. I tu teraz, proszę Państwa, bardzo ważna przestroga dla Państwa. Pracownik, Urzędu Konserwatorskiego ma wyjątkowo trudną sytuację, bo często jest zmuszony działać na krawędziach swoich kompetencji pod presją czaszcu, a nawet pewnego rodzaju szantażu finansowego, bo jak przychodzi ksiądz z dokumentacją za pięć trzecia, a yy, dzisiaj jeszcze musi złożyć wniosek o pieniądze, no to, no to żeby nie utrudniać mu życia, to się podpisuje, a jednak takich sytuacji trzeba unikać. Nie można akceptować projektów niekompletnych. Brak badań przyczyn zawilgocenia jest czymś, co dyskwalifikuje projekt. Brak badań poziomu zawilgocenia dyskwalifikuje projekt. Dezynsekcja sama to nie jest wszystko, bo sytuacja, kiedy dezynsekcja jest konieczna, jest wtedy, gdy klimat, w kościele na przykład jest niedobry. Najpierw trzeba sprawdzić, co z klimatem, a potem wykonywać yy, tą dezynsekcję dyskwalifikuje projekt również brak wskazania określonych produktów. Ja już się spotkałam z takimi projektami, gdzie było albo taki, albo taki środek zastosować. Jeden hydrofilowy, drugi hydrofobowy. To są środki, którymi zmieniamy właściwości materii. To trzeba robić w sposób odpowiedzialny i tę odpowiedzialność powinien wziąć na siebie projektant, a nie przerzucać tej odpowiedzialności na pracownika Urzędu Konserwatorskiego. Tak jak mówiłam, nie jest nakładanie i sumowanie wiedzy, merytoryczne nadzory, opinie ekspertów. O projektowaniu jest publikacja specjalna e, z moja z 2012 roku. Bardzo to Państwu polecam. Zaraz pokażę taką planszę, gdzie również i inne. A tu chcę podzielić się takim, taką moją obserwacją, takim powiedzeniem, które często powtarzam dramatem tego, kto nie wie. Nie jest to, że on nie wie, bo każdy z nas gdzieś dochodzi do granic kompetencji, ale to, że on nie wie, że nie wie. Na ostatnim święcie uczelni 19 lutego profesor, który. Dostawał doktorat honoris causa, zakończył swój wykład słowami Konfucjusza, które pozwolę sobie tu zacytować. Zdawać sobie sprawę z tego, że wiemy, co wiemy, i zdawać sobie sprawę z tego, że nie wiemy czego nie wiemy to jest prawdziwa wiedza. Proszę Państwa, zabytki nas tak ćwiczą, tak złożona jest ich problematyka, że musimy się podpierać yy, wiedzą innych. Yy, pani Patrycja Strzemska już pokazywała tę publikację. Między innymi znajdziecie państwo w niej yy, 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 wskazanie, co trzeba przebadać, żeby ustalić przyczyny i rodzaj y, zawilgocenia. Polecam też sięganie do tych wytycznych ministra y, kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących y, y, zawilgoceń. I tu proszę Państwa. No, autopromocja, yy, ogrzewanie, jak wpiszecie Państwo rouba, ogrzewanie to się pojawi, rouba, zawilgocenie to się pojawi, odesłanie do publikacji, yy, najlepiej w tej publikacji, którą yy, renowacje i zabytki yy, zamieściły. Ona jest dostępna w internecie i tam jest dużo rysunków mówiących, jak rozwiązywać te zagadnienie, analiza klimatu, o projektowaniu wpuściłam też kiedyś do sieci taki alert strychowy, proszę Państwa, bardzo na to trzeba zwracać uwagę, bo do przesuszania więźby dochodzi, jeżeli okienka na strychu kościoła w upalne lato są zamknięte. No jeszcze książka, działania podstawowe, nie popełniać szkolnych błędów, zawsze rozpoznać prawidłowo przyczynę, no i te najokrutniejsze przesądy, to zrobić raz, a dobrze, czyli zwrócić tynki do imetu, złożyć inne, będą się gorzej zawsze trzymały niż te oryginalne. Ta filozofia uszczelniania jest błędem. Pierwotnie zawsze stawiano na szybkie odprowadzanie wody i tego powinniśmy się trzymać. Drenaże, zwłaszcza jeżeli są połączone, wzbogacone wodą z dachu, izolowanie fundamentów to są jakieś, to osłabia spoistość gruntu, no naruszanie równowagi hydrologicznej, niekontrolowane podziemne odprowadzenia wody, te żwirki, otoczaki, twarde nawierzchnie i właśnie źle zamontowane rynny. Stąd proszę Państwa usuwanie przyczyn tak, zasada kroku wstecz, Zawsze trzeba się zastanowić, co temu kościołowi zrobiono, czy temu obiektowi zrobiono, co tu nie zadziałało, co doprowadziło do takiego stanu, jaki mamy dzisiaj, i zrobić bez obaw ten krok wstecz. Jeżeli źle ułożono na nawierzchnię, czy, czy właśnie te rury, to wycofać się z tego. Zasada minimalnej ingerencji tak, zasada eskalacji działań. Tak, zasada poszanowania integralności, tak, a filozofia uszczelniania i izolowania nie, bo ona się nie sprawdza. Twarde opaski nie, krawężniki nie, odkopywanie kamiennych fundamentów zawsze może zaowocować naruszeniem stabilności budowli i podziemne odprowadzania wody. Bardzo przed tym przestrzegam. Zalecajcie Państwo Kontrolowanie stanu tych y, rur podziemnych. Dziedzictwa kultury możemy używać, ale nie powinniśmy zużywać. Niestety, globalizacja sprawia, że się pozbywamy y, tych oryginalnych, pięknych y, domów. Y, y, zanikają ostatnie, oryginalne domki zbudowane z prostych materiałów, ale jakże y, skutecznie izolujących. Potem już w tych betonach już tylko można liczyć na klimatyzację, bo one już same się nie obronią. E, dziedzictwa kultury możemy używać, ale nie powinniśmy go zużywać ani tym bardziej niszczyć. Stracone szanse, e, tu kolejka była wąskotorowa, już jej nie ma, bo zmodernizowano i wykorzystane szanse e, to te kazamaty w Zamościu, gdzie w 2018 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków i tak pięknie ten stary obiekt został pokazany. Tak już było. Dziękuję serdecznie. To są niebieskie źródła w spale. Dziękuję bardzo. No jasne, że przeciągnęłam. Halo, halo. Nie, nie tak, bardzo Pani Profesor, bardzo dziękujemy. Wykład jak zwykle porywający. Ja muszę powiedzieć, że nieraz uczestniczyłam w wykładach pani profesor, zawsze z przyjemnością ich słucham. Oczywiście pewne zagadnienia się powtarzają, ale no to też nie każdy może zawsze uczestniczyć. Także bardzo dziękuję. Nie mamy na razie wielu pytań, może państwo się zdecydują w trakcie tego czasu, kiedy one będą mogły być zadawane. Pojawiło się pierwsze pytanie o metalowe obrzeża, które faktycznie pojawiają się teraz dość często, ale one z tego, co pamiętam, bardziej Towarzyszą na wierzchnią typu Hansa Grant, więc one generalnie nie wchodzą bardzo głęboko w ziemię i raczej tylko jakby chronią przed rozrostem roślin, żeby one nie wchodziły na, na, na ścieżki. Ale oczywiście pytanie kieruję do pani profesor. Czy e, pytanie brzmi tak, czy metalowe taśmy obrzeża nie będą działały podobnie jak kamienne krawężniki? Woda zgromadzona w zawilgoconej ziemi chyba nie przeniknie przez ich metalową strukturę. Pani profesor, co pani profesor sądzi? Ja próbowałam. Zaraz tu jeszcze zatrzymam udostępnianie. Ja próbowałam, proszę Państwa, znaleźć producenta, pokazać to Państwu. Szukałam między innymi w łazienkach, rozmawiałam z osobami, które. Przy, te parę lat temu y, przy tym pracowały, a okazało się, że to nie jest wcale tak łatwo, bo one nie są jakoś przez jedną dużą firmę wykładane te, y, wytwarzane te taśmy, tylko zdaje się, że tak rzemieślniczo y, powstają, y, a nie mam sfotografowanego wtedy, kiedy widziałam, jak one były układane. Widziałam nawet taką taśmę, która, jak mówię, jak łyżeczka, jak litera L, wygięta od góry w taki delikatny rancik, i miała perforację. Mniej więcej 10-12 cm szerokości i tak co 20 cm nawiercony otwór o średnicy około 5 cm. I taka porowata, taka perforowana taśma ona już nie, nie będzie zatrzymywała. I uważam, że. I, no, jeden z księży, któremu to poleciłam w kościele, gotyckim kościele tu niedaleko Torunia, on jest bardzo zadowolony z tego y, rozwiązania. No, ale i ona, jeżeli już koniecznie jakieś obrzeże trzeba przy kościele, to przy tym ruchu, przy tym sposobie użytkowania kościoła spokojnie takie coś wystarczy. A najlepiej, jeżeli by żadnego obrzeża nie było, bo tam przecież to nie jest potrzebne. Eee, ja Państwu pokazywałam taki kościół w kokocku, projektu Schinkla. W wielu wykładach różnych pokazuje, gdzie on w ogóle nie ma żadnego żadnego krawężnika, żadnego obrzeża, tylko po prostu nasypany taki żwirek i, 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 i zwyczajnie woda przez to przepływa. Pani profesor, dostaliśmy tutaj zdjęcie. Nie wiem, czy pani profesor widzi, ono jest w czacie spotkania. Zdjęcie pokazuje wyremontowany mur cmentarza i informacja jest następująca. Mur cmentarza parafialnego w Piasecznie koło Warszawy, remontowany 2011, częściowo ze starej XIX-wiecznej cegły. W zeszłym roku miasto wylało cementowy kołnierz, postawiło krawężnik i wylało asfaltową ścieżkę. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Jak pani profesor skomentuje zdjęcia? One tutaj na tych zdjęciach wyraźnie widać, że jest problem wilgoci w dolnej partii muru. Widzimy, że tutaj, jeżeli przejeżdżają samochody, to pewnie opryskują i pewnie też teren gruntu jest wyżej po stronie cmentarza. No tego no. oczywiście nie wiemy, ale, ale prosimy o komentarz. No cóż, no stworzono wszystkie warunki, żeby ten mur niszczał w przyspieszonym tempie utwardzona nawierzchnia, narzucanie wody i woda odpryskowa, która się sama narzuca i narzucanie jeszcze dodatkowo przez, przez samochody, no to, to, to oczywiście, że niczym dobrym nie może zaowocować. Ja mam też takie, taką, takie pytanie, bo być może Państwo też by się zastanawiali, jak w sytuacji, kiedy jest ruchliwa droga, bo często tak jest, że przechodzą drogi na przykład tuż obok murów miejskich czy obok murów kościoła. I rzeczywiście ta odległość między drogą, między nawierzchnią a budynkiem jest bardzo nieduża, czasem ona sięga nawet dosłownie 70 cm. Czy są jakieś rozwiązania, które pani profesor w takiej sytuacji by sugerowała, które mogłyby pomóc jakoś częściowo przynajmniej ten mur ochronić? To jedyny sposób, to proszę państwa ustawić taką, no, tworzywa, taki rodzaj parawanu, oddzielający chodnik od jezdni. Bo Czyli... no, oczywiście poza, poza samym oddziaływaniem wody, no to tutaj jeszcze są drgania, które też nie są dobre. Czyli nie. generalnie jest to taki roz, taka sytuacja, która jest dla zabytku bardzo ciężka. I na, ja też zauważyłam, że w miejscach, gdzie na przykład są ustawione takie niskie słupki, bo czasem mhm. tam nawet nie ma miejsca na zieleń, ale nawet niskie słupki, one też troszeczkę ograniczają to rozbyzgiwanie wody, mhm. no bo po prostu przynajmniej częściowo ona spływa po tych łańcuchach, czy po słupkach, czy po czymś, co jest ustawione. Taki na przykład, taki fotografowałam i oglądałam przy kościele uniwersyteckim we Wrocławiu jest jest tuż przy ścianie prezbiterium i tam była jedna jeden dołek taki w asfalcie i wszystkie przejeżdżające samochody z kałuży w tym dołku narzucały wodę na ścianę prezbiterium kościoła więc jeżeli osłona jakąś udaje się ustawić w takim miejscu to jest ratunek dla tego budynku, no i dbać o to, żeby nawierzchnia jezdni była tak wyprofilowana, żeby może na, na tym odcinku newralgicznym e, zrobić spadek na nawierzchni jezdni w odwrotną stronę, żeby nie było tak, że jednak pod obiekt się e, zlewa ta woda, tylko zastosować szczególne rozwiązanie przy kształtowaniu e, jezdni. Tak. Mamy następujące pytanie. Ono jest bardzo ciekawe. Dotyczy spadku rynien tak. do spadku dachu. No i oczywiście też mówimy o, o rurach spustowych. Czy jest jakaś publikacja lub wytyczna o tym, jak projektować rynny, żeby miały sens i dobrze działały? Ja nie znam takiej publikacji. Może dlatego, że poza tym, że przyglądam się historycznym budynkom i przyglądam się temu, jak te rynny działają, no i ćwiczę to również na własnym y, domu, proszę Państwa, to, to tu trzeba by było chyba specjalistów popytać. Ja spróbuję, bo y, Pan, który w czasie ostatniego remontu mojego domu wymieniał poszycie dachu i kładł rynny. To jest bardzo mądry człowiek i jeszcze w dodatku mają oni swój związek dekarzy, więc spróbuję zagadnąć go i dowiedzieć się może i wtedy proszę o kontakt albo przekażę do pani dyrektor Bogdanowskiej informacje o tym, czy są właśnie jakieś takie publikacje, bo mnie nie... No, Nigdy nie było potrzebne usystematyzowanie tej wiedzy jakoś szczególnie i dlatego chyba nie, nie zajęłam się tym dokładnie, ale, ale myślę, że poszukamy wspólnie. Ja myślę, że to jest taki temat, który może kiedyś moglibyśmy szerzej omówić. W mniejszym przypadku, chyba jeżeli chodzi o budownictwo mieszkalne, bo to z reguły są w miarę nieduże obiekty. Natomiast, tak zupełnie chciałam Państwu zaproponować taką tak wyobraźnię: przeniesienie się do dużego kościoła, na przykład gotyckiego, tak. gdzie mamy potężne połacie dachowe, gdzie nie ma w zasadzie bardzo często, w ogóle nie ma żadnego tak zwanego opierzenia, tylko po prostu woda z krawędzi dachu leje się wprost na grunt, czasem z dużej wysokości i nie dzieje się nic złego, bo to są budowle, które stoją czasem latami. Przywołam chociażby kolegiatę w Wiślicy, czy nie wiem, Kościół, kościół Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Duża połać dachu, ale wszystko jest pomyślane w taki sposób, że mimo tego, że ta woda cieknie z okapu, ona jest w ten sposób odprowadzana, że nie szkodzi samej strukturze. Um, ma, jest tutaj pytanie, szanowna pani profesor, jak poradzić sobie z kruszejącą cegłą w piwnicy? Wilgoć jest ogromna. Takie pytania lubimy pani profesor chyba najbardziej, <grym 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 bo, bo to jest i... wtedy taka trochę zabawa w detektywa, prawda, żeby ustalić przede wszystkim skąd ta wilgoć, bo bez tak. tego nic nie zrobimy z cegłą. Tak. Tak, ja tu jeszcze widzę inne pytania na czacie i jeszcze są te pytania, które Państwo poprzednio zadawaliście. No myślę, że właśnie co do tej piwnicy. No to i jeszcze nawiążę do takiego pytania zadanego przez kogoś poprzednio o pytanie o iniekcję w obiekcie kaplicy grobowej dwupoziomowej w Krypcie, która jest w 85% zagłębiona w ziemi na skutek zmiany wysokości wód gruntowych. Od wielu lat utrzymuje się woda. Nie ma możliwości trwałego osuszenia bez zaburzenia nośności podłoża oraz niekorzystnej zmiany fizyki budowli. Czy wykonanie iniekcji odcinającej górną kondygnację na wysokości to yy, 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 koło pozwoli ograniczyć podciąganie wilgoci do góry. Yy, na te pytania, proszę Państwa, jak można odpowiedzieć? Yy, no Przede wszystkim je, zawsze trzeba się przyglądać, yy, skąd ta woda może być dostarczana. Sprawdzić te wszystkie podziemne yy, odprowadzenia, bo w nich może się czaić to zagrożenie, bo jeżeli sytuacja jest taka, jak pokazywałam, ten kościół na samym początku i tę rurę, tą wędrówkę przez rurę na samym początku, to żebyśmy nie wiem, jakie robili izolacje, to nie poprawimy sytuacji budowli. Poza tym. No, szukać, szukać skąd ta woda i dlaczego może się dostawać. Bardzo polecam chodzenie w czasie deszczu i przyglądanie się w czasie deszczu y, temu, co się dzieje. Y, 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 I tyle tylko y, mogę Państwu poradzić. A jeżeli. Tak jak, jak pani profesor wspomniała, w Wiślicy yy, mamy, czy w innych wielu obiektach mamy sytuację dobrą, to musimy zrobić wszystko, żeby jej nie zepsuć. Żeby nie zawiesić rynien, które będą prowadziły później do moczenia ściany i tylko pogorszenia sytuacji zamiast jej poprawienia. To jest to, co nazwałam robieniem kroków wstecz. Jeżeli stwierdzamy, że rozwiązanie które zastosowano wcześniej przed nami, albo które myśmy sami zastosowali, nie działa, to wycofajmy się z tego jak najszybciej. To jest wbrew naturze ludzkiej, to jest bardzo trudne, yy, bo my okropnie, jako ludzie, się nie lubimy przyznawać do, do błędów, ale yy, no czasami też nie można się wycofać. No jak się już wleje hydrofobowe jakieś substancje do środka muru, to jak je potem stamtąd wyjąć? a yy, można oczywiście, wracam tu do tego pytania, którego treść przeczytałam przed chwilą. W ostateczności, jeżeli no już wszystkie możliwe przyczyny zawilgocenia usunęliśmy, mur jest dalej mokry, dochodzimy do wniosku, że już nie ma innego wyjścia, tylko trzeba zrobić jakąś iniekcję i stworzyć przeponę, to jeszcze zostaje kwestia. Możliwości jej stworzenia, e, skuteczności naszego działania. Dlatego też, proszę Państwa, tu trzeba sprawdzać robić pomiary zawilgocenia przed, e, po. E, no, takie chociażby podstawowe pomiary Państwo zawsze powinniście mieć, jadąc do obiektu w kieszeni, e, miarkę zwijaną i sprawdzić, najprostszą rzecz ustalić, czy obiekt nie jest zagłębiony w ziemi czy poziom terenu nie jest dużo wyższy na zewnątrz niż poziom posadzki i nie ma tej infiltracji bocznej wody przez, yy, przez mur, zamiast yy, kontakt ziemi tylko z fundamentem, który jest nienasiąkliwy i, yy, i na ogół wtedy do zawilgocenia nie dochodzi. Tu jeszcze... Jest pytanie, czy wyróżniłaby Pani szczególne problemy, które w omawianym temacie wilgoci dotyczą budynków o konstrukcji drewnianej. Często jako powód niszczenia tych obiektów podaje się brak izolacji pionowych i poziomych i wykonuje się współczesne izolacji fundamentów. To jest groza po prostu. Jak Pani ocenia takie działania? W jednej z moich publikacji jest omówienie takiego przypadku, kiedy drewniany kościół doprowadzono do ruiny, dlatego że wewnątrz wylano beton. Widziałam zresztą takich obiektów wiele. Wewnątrz wylano beton i założono posadzkę, no taką elegancką posadzkę z płytek. A na zewnątrz zrobiono opaskę betonową wokół drewnianego kościoła. No i to wystarczyło. To było śmiercionośne jedno i drugie. Drewno otulone betonem no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ocalało. Także tu żadne izolowanie fundamentów, tylko po prostu takie rozwiązanie jak. Pokazywałam przy tym drewnianym kościele w Dulsku. Spadek dobry, i y, y, pod budynkiem drewnianym te fundamenty były wysypywane z luźnych kamieni. Tam miał hulać wiatr, i tego nie wolno uszczelniać, odcinać, izolować, bo się tylko pogorszy sytuację. Ja może jeśli pani profesor pozwoli, dopowiem powiem jedną rzecz, ponieważ mamy w Zakopanem to mniejsze o to, jaki to jest obiekt, ale mamy doskonały przykład jednego z najcenniejszych zabytków w stylu zakopiańskiego, gdzie na jakimś etapie zrobiono izolację ścian piwnicy. No. I efekt był z tego taki, że w ciągu pół roku nastąpiła propagacja soczka łzawego, czyli jednego z najgroźniejszych grzybów niszczących drewno, której po prostu nie ma szans powstrzymać i jest konieczność no, wymiany podłogi, wymiany legarów podłogi i tak to jest, to jest ten moment, w którym my wchodzimy z, tą, z tym naszym przekonaniem, że my na ten temat wiemy wszystko, że mamy taką wiedzę, że my teraz pokażemy tym naszym przodkom, więc to oni byli niewykształceni i jakich to materiałów nie mieli. Mhm. Y za każdym razem wprowadzenie nowego. Y Materiałów historyczną strukturę musi być głęboko przemyślane i, i myślę, że właściciele tutaj mieli taką właśnie nauczkę. Mamy jeszcze tutaj pytanie o to, z jakiego materiału powinna być opaska wokół budynku, bo byłaby to nowa obecnie, jeszcze częściowo kostka. E, oczywiście są problemy z wentylacją. Jaki rodzaj nawierzchni bezpośrednio przy budynku mógłby być stosowane? Ja jestem przeciwnikiem twardych nawierzchni. Ja uważam, że w tych historycznych rozwiązaniach to zawsze była trawa. Spadek ostry i przy kościołach na przykład. I, i po prostu trawa. I tak powinno być, bo trawa jest jedynym materiałem, który tego, ten, ten odprysk rzeczywiście wyhamowuje. A wszelkie żwirki, wszelkie te twarde nawierzchnie, no, no, niestety, powodują ten odprysk, nie zmniejszają go. Także wielkim tutaj jestem przeciwnikiem utwardzania. Zawsze zresztą wokół kościoła, wokół tych gotyckich kościołów trawa była. I ja też dodałam taką refleksję, że w ostatnim czasie miałam okazję przejrzeć około 80 różnych realizacji z całej Polski dotyczących remontów obiektów zabytkowych. I muszę powiedzieć, że jestem przerażona, ponieważ we wszystkich, absolutnie we wszystkich przypadkach, wszystkie te obiekty były otoczone właśnie takim krawężnikiem i wysypane żwirkiem wokół. E, więc jest to, jest to moda, która w tym momencie się upowszechnia, i właściwie chyba już nie robi się inaczej. Po prostu przyjęto, że jest to jedyne i właściwe rozwiązanie. To też taki apel do służb konserwatorskich, żeby za każdym razem głęboko przemyśleć, czy faktycznie tak to powinno być zrobione. Mamy jeszcze takie pytanie, bardzo, bardzo trudne w odpowiedzi. Które dotyczy tego, że w miastach podnosi się poziom gruntu, poziom nawierzchni. I w związku z tym, no, Kraków jest dobrym przykładem, że kiedyś to, co było pierwszym piętrem, teraz jest już piwnicą. I w takiej, w takiej sytuacji, co zrobić, jeżeli chodniki, jeżeli nawierzchnie przylegają właściwie do ścian, które nigdy nie były przeznaczone do bycia zasypanymi pod, pod powierzchnią gruntu. Proszę Państwa, no przede wszystkim może jeszcze refleksja do wcześniej poruszanych wątków. Ta sprawa wody odpryskowej wymaga szukania nowych rozwiązań i badań. Ja kiedyś miałam taki pomysł, żeby może nadrukowywać na tkaninę no, cegły, wzór cegły czy czegoś tam innego i robić rodzaj takiej osłony, jak wiatrochron na tym na plaży, takiej ustawianej osłony, która by zabezpieczała przed daną część budowli przed tą wodą odpryskową. W latach 60-tych, 70 spotkałam się z tym na terenie Płocka i okolic, ale nie tylko bo również na przykład w tych Gosławicach w Koninie odsacki to też metoda z czasów rzymskich jeszcze Pochodząca. Takie zdystansowane odsadzki stosowano do ochrony y, przyziemia budowli. Ale na pewno tutaj jest otwarty obszar y, do nowych jakichś badań, poszukiwań nowoczesnych materiałów, które by się nadawały do tego, żeby chronić y, te dolne części budowli przed wodą odpryskową. Natomiast co do y, y, podwyższonego terenu, no to też y, 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 różne rozwiązania się stosuje. W, y, w Ratuszu Gdańskim na przykład, no tam zrobiono y, jednak y, takie, takie, taki dystans, ścianę drugą y, y, i szczeliny Dystansującą dolną część budowli od kontaktu bezpośredniego z tą mokrą ziemią. W tej publikacji o zawilgoceniach, o której Państwu wspominałam, w tej, która jest dostępna w internecie, wydana przez Renowacje i Zabytki, tam są zdjęcia między innymi z katedry w Gorzowie, gdzie. Też takie miejscowe obniżenie, to też gdzieś tam, chyba w latach jeszcze 70., zaprojektowane, nawet nie udało mi się ustalić, kto to projektował, takie mądre rozwiązanie. Zostało obniżony troszeczkę za mało, ale jednak stan tej południowej ściany jest dużo lepszy i poziom wilgotności dużo niższy niż stan północnej ściany katedry gorzowskiej, gdzie tego nie zrobiono, więc Takimi lokalnymi działaniami. Czasami się udaje jednak obniżać ten poziom gruntu w pobliżu, a albo, albo właśnie takie dystansujące kanały. To też jest rozwiązanie, które czasami, choć jest to bardzo trudny problem, no ale to trzeba indywidualnie rozpatrzyć sytuację i dobrać do obiektu rozwiązanie. Tak, link do wspomnianej publikacji. Dziękuję bardzo. Tak, tam jest sporo rysunków i takich. Będziemy chyba powolutku kończyć. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie, to y, proszę o zadanie go. W międzyczasie napisał też pan Grzegorz Naumowicz, naszego oddziału terenowego, o tym, że może kiedyś warto byłoby poruszyć temat zawilgocenia nie tyle w pojedynczych obiektach, co w całych bardziej złożonych strukturach, czyli na obszarach zurbanizowanych, czyli w zwartej zabudowie generalnie. Dlatego, że tutaj niestety problemy się kumulują i to, co nawet może być u kogoś niedostrzegalne, że nawet ma jakiś problem z wodą, może się ujawniać u sąsiada. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiają się inwestycje, no to problem się jeszcze bardziej bardziej natęża. Nie wiem, czy pani profesor by ewentualnie podjęła taki wątek. Myśmy się tym trochę zajmowali na naszych konferencjach hydrologicznych, ale temat jest bardzo obszerny. Jestem w stanie się włączyć, ale na pewno nie Um, obiecuję, że sama w pojedynkę coś, <noise> spróbuję coś dam radę rozwiązać, bo to już też gdzieś właśnie granice moich kompetencji się zaczynają zarysowywać. Mm. Więc na pewno zespół trzeba powołać yy, kilku osób specjalistów z różnych branż do okolnych, żeby yy, jeszcze jakieś nowe poczynić ustalenia, a dużo materiałów przecież już mamy z tych konferencji, które pani organizowała. Mhm. Tak, tak. To jest faktycznie materiałów jest dużo. Myśmy niestety nie robili z tego publikacji, co pewnie, pewnie jest rzeczą do nadrobienia w najbliższym czasie, bo bo zawsze to co opublikowane, to jakoś łatwiej do tego szybko zajrzeć i zweryfikować. Pani profesor, ponieważ nasz czas dobiega końca, ja chciałam bardzo bardzo podziękować za to, że jest Pani z nami, z nami, że dała się przekonać i zaprosić do wygłoszenia referatu. Widzę, że dziękują też nasi uczestnicy. Myślę, że każdy, każdy wyniósł z tego wykładu bardzo wiele. Zawsze można do niego wrócić, dlatego że on będzie na naszych kanałach, będzie można sobie jeszcze raz do niego zajrzeć. My w takim razie, jako Narodowy Instytut, bardzo dziękujemy za współpracę ekspercką. Cóż, no i życzymy, życzymy spokojnego weekendu, udanego wypoczynku i wszystkiego dobrego. I do zobaczenia przy następnej okazji. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. A ja, a ja dziękuję za te serduszka radosne i za, no, za słowa miłe, które Państwo tutaj piszecie na czacie. Bardzo, bardzo dziękuję. Również wszystkim Państwu życzę udanego weekendu. I, no i dużo radości z kontaktów z zabytkami. Zabytki to nie tylko same kłopoty, ale również i piękno i te ich właściwości czarodziejskie wręcz, jakim jeśli mogę jeszcze dwa słowa, to takim dla mnie niesłychanym przeżyciem było spotkanie wreszcie właśnie takich kościołów w trakcie badań, które prowadziłam, które mają ten zachowany pierwotny system wentylowania. Ja o tym słyszałam, to nie ja wymyśliłam, to taki inżynier Najder, który był w ekipie ratującej przed laty zawalający się Pałac Wielkich Mistrzów w Malborku, ja z nim miałam później kontakt, prosiłam go na różne konsultacje i on mi uświadomił znaczenie tych krypt kościoła dla zdrowia całego obiektu i ten mechanizm cyrkulowania powietrza. A potem jak zaczęłam trafiać na takie kościoły, które potwierdzały, to to po prostu ze szczęścia się nie mogłam w sobie pomieścić i, i nasycić świadomością, że to byli tak niesłychanie mądrzy ludzie. I ja nawet mi się marzę, że ktoś zrobi jakiś blog taki, gdzie będziemy y, y, zamieszczać informacje o tych fantastycznych, różnych rozwiązaniach, z których sobie nie zdajemy Sprawy, a na które podczas prac trafiamy w obiektach zabytkowych. To też jest taka wiedza, którą warto byłoby kumulować, nie tracić jej, nie, nie rozpraszać, przechodząc z jednego obiektu do drugiego, tylko gdzieś ją właśnie zbierać, żebyśmy mieli możliwość sięgnięcia i potwierdzenia naszych jakichś przekonań po drodze naszych wyników, spotkań z tajemnicami zabytków. Dziękuję. Bardzo sobie. dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Dziękujemy. Dobrego wypoczynku.